Mariusz Kołodziej, szef Global Boxing, również promotor Przemka Majewskiego, The Machine. Witamy serdecznie. Witam, witam słuchaczy i przede wszystkim tych, którzy czytają boxer.org. Mariuszu, jedno konkretne pytanie. Czy jesteś zadowolony ze współpracy ze swoim podopiecznym The Machine Majewskim? Przemek jest wyjątkową osobą. Jest facet tak zdyscyplinowany jak żaden inny sportowiec. Trenuje 3 razy dziennie. A wszystkie treningi odbywa teraz w Atlantic Series ze swoją grupą, ze swoimi trenerami. A trudno powiedzieć nawet, co chłopak robi, żeby być gotowy na tą walkę. Ale z tego, co obserwuję, zamieszczasz często filmy na bardzo popularnej stronie Facebook, gdzie ekstremalne wytrzymałościowe ćwiczenia no są wyjątkowe. I rzeczywiście są to kręcone filmy przez jednego z jego trenerów właśnie w Atlantic City. Tak, jest to kręcone przez Sean. Sean jest natural body lifter. Człowiek, który wygrał paręnaście różnych konkursów, bez używania steroidów, bez używania żadnych chemikaliów, podnosi ciężary rzędu 500 do 600 funtów. Zajmuje się jego kondycją. Dużo ludzi zwraca uwagę na to, że Przemek wygląda jakoś tak blado i tak dalej. Problem polega na tym, że Przemek ma raptem może 2% fat w swoim organizmie, czyli tłuszczu. Jest tak przygotowany. No i przypomnijmy jedną rzecz, że chyba teraz więcej przebywa w siłowni, gdzie tak naprawdę brakuje słońca i jest taka pora roku, prawda? No tak, to jest też wytłumaczenie, ale przede wszystkim to jest jedna żyła. Chłopak wygląda wspaniale, zachowuje się i trenuje tak jak żaden inny sportowiec. Mariusz, jesteś tutaj najbardziej, zdecydowanie najlepszą osobą, z którą można rozmawiać o przyszłości Przemka. Jesteś bardzo zaangażowany w budowanie jego kariery. Przemek jest tobie bardzo wdzięczny, ale chcielibyśmy już znać twoje zdanie na temat jego przyszłości po wygranej 9 grudnia. Oczywiście nie dopuszczamy innej możliwości. Czy możesz nam zdradzić jakieś tajemnice związane z przyszłością po grudniu? Nie bardzo, dlatego że przygotowujemy się w sumie do tego występu, to jest najważniejsze. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, mamy plan działania. Następna walka będzie w okolicach marca, a Przemek będzie wypoczywał przez cały styczeń, troszeczkę, żeby odpocząć od boksu. Tak jak mówię, w okolicach marca planuję dla niego już podejście do walki o specyficzny pas. Na razie nie chcę zdradzać, który to będzie, ale na pewno będzie to w marcu. Serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że tak właśnie, tak pilnujesz tego człowieka, jego kariery, bo jak powiedziałeś, jest zdyscyplinowany, nie należy go pilnować, ale pilnujesz doskonale jego kariery. Gratulujemy i trzymamy kciuki za waszą współpracę i rozwój. Dziękuję bardzo.